Moniko, jesteś z zawodu przede wszystkim psychologiem, ale także i trenerem mentalnym. Opowiedz nam troszeczkę o bardziej takim mental conditioning, które przeprowadzasz nam też ze swoimi zawodnikami i jak bardzo on ma duży wpływ na to, o czym przed chwilą nam mówił Mariusz, czyli o tym, żeby dojść do tego rekordu, o to, żeby pobić życiówkę. Myślę, że jednym z aspektów sukcesu w osiąganiu naszych wyników, czyli dochodzeniu do naszych celów, jest nie tylko ten aspekt techniczny, taktyczny, motoryczny, ale równie ważny jest aspekt mentalny. Więc jeśli chodzi o trening mentalny, na przykład przed maratonem, to myślę, że warto poświęcić na to trochę czasu, bo naprawdę to może przynieść nam duże korzyści. Okej. To w jaki sposób się za to zabrać? Myślę, że takim moim ulubionym aspektem i najłatwiejszym, myślę, do przyswojenia na sam początek jest aspekt mowy wewnętrznej. Myślę, że każdy z nas codziennie stosuje coś takiego jak mowa wewnętrzna. To są takie nasze wewnętrzne myśli, wyobrażenia, które pojawiają się w naszej głowie. I podczas takiego maratonu mogą one przybierać formę dialogu, monologu, mogą przybierać formę pozytywną, negatywną i albo doprowadzać nas do tego, że przechodzimy kryzys, że trudno nam jest zrealizować nasze założenie, albo właśnie te myśli pomagają nam te kryzysy na trasie przechodzić. I myślę, że ważnym aspektem w pracy z mową wewnętrzną jest przede wszystkim uświadomienie sobie, co my tak właściwie myślimy, jakie myśli pojawiają się w naszej głowie. Bo często w pracy z pacjentami, gdy zadaję im pytanie, jakie myśli pojawiają im się w momencie, kiedy doświadczają silnych emocji, oni odpowiadają, że albo nic nie myślą, albo nie pamiętają. A prawda jest taka, że w każdej sytuacji w naszej głowie pojawia się myśl, która jest interpretacją tego, czego akurat doświadczamy. I ta myśl wyzwala w nas określone emocje, a emocje z kolei napędzają i prowokują pewne nasze zachowania. Wobec tego, gdy biegniemy na przykład maraton, czy doświadczamy kryzysu nawet na krótszych dystansach, mogą nam się pojawiać takie myśli w głowie, jak nie dam rady, po co mi to było, wszystko mnie boli, czy skupiamy się na określonym bólu i jakie emocje się wtedy w nas pojawiają? Pojawia się zapewne frustracja, pojawia się jakaś rezygnacja i wówczas nasze ciało podąża za tymi myślami, bo czy my mamy więcej siły i więcej motywacji do tego, żeby przejść te kryzysy w momencie, kiedy czujemy frustrację czy rezygnację? No nie, trochę nasze ciało podąża za tym i właśnie w tych momentach słabnie. Więc warto zwrócić uwagę na to, co pojawia się w naszej głowie. No właśnie, no. Każdy z nas, jeżeli biega jakiś długi dystans, miał taki moment tego kryzysu i powiedział, no nie dam rady, no chciałbym szybciej, ale już nie mogę. Czy są może jakieś sposoby albo może jakieś techniki radzenia sobie w tym wypadku i jakie możemy zastosować? Oczywiście, że są. W psychologii sportu, ucząc treningu mentalnego, myślę, że pierwszym takim krokiem jest uświadomienie sobie, że mowę wewnętrzną w ogóle możemy podzielić na różne rodzaje. I takie komunikaty, które pojawiają się w naszej głowie pod tytułem nie dam już rady, nie mam już siły, czy w ogóle myślenie o czymś innym, niezwiązanym z tu i teraz, z tym biegiem, z zawodami, na którym jesteśmy, to są takie komunikaty, które pojawiają się automatycznie i one nie mają celu, czyli są automatycznymi, bezcelowymi komunikatami. Natomiast my w pracy z mową wewnętrzną dążymy do tego, żeby te komunikaty pojawiały się w naszej głowie bardziej świadomie. I pracując nad mową wewnętrzną, warto jest, żeby uświadomić sobie, że my możemy stworzyć sobie takie komunikaty, na przykład instruktażowe, które będą nakierowywały naszą uwagę na tu i teraz, będą zwracały naszą uwagę na naszą technikę, na naszą taktykę,
czyli to mogą być myśli pod tytułem pracuję rękoma, pamiętam o oddechu, wydłużam krok biegowy, albo mogą być to komunikaty motywujące, które mają za zadanie dodać nam pewności siebie, zwiększyć naszą energię psychiczną, by w efekcie zmaksymalizować nasz wynik. Czyli to mogą być wszystkie te myśli, które przywołują w nas wspomnienie o drodze, którą pokonaliśmy do tego maratonu, ile treningów zrobiliśmy, jak ciężko pracowaliśmy. To są te komunikaty, które mówią dam radę, wiem, że potrafię, że się właśnie długo do tego przygotowywałem. Więc warto, żeby w ogóle zyskać świadomość, że te myśli, które są w naszej głowie i które możemy tworzyć, mają określone rodzaje i w pracy nad tym, żeby je układać, ta świadomość bardzo się przydaje. Natomiast zapytałeś też, jak robić to, żeby pracować z tą mową wewnętrzną. To tutaj jeszcze chciałabym zaznaczyć, że tworząc takie komunikaty, warto poświęcić na to trochę czasu przed zawodami, żeby mieć też chwilę na przykład na treningach, żeby sobie przyćwiczyć, jakie myśli na mnie działają, bo na niektórych super mogą działać komunikaty motywujące, natomiast dla niektórych bardziej instruktażowe, przypominające o oddechu, o taktyce będą bardziej nam pomagały wychodzić z kryzysów, więc warto zacząć tą pracę trochę wcześniej, przećwiczyć ją na treningach. I jest kilka takich zasad, którymi też fajnie się kierować w momencie tworzenia różnych takich komunikatów. Czyli po pierwsze dobrze, żeby to były takie krótkie, zwięzłe hasła. Najlepiej w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Trzeba pamiętać o tym, że warto, żeby takie myśli, hasła były pozytywne, czyli nie miały tego zaprzeczenia ze słowem nie, bo nasz mózg nie wyłapuje, że jest tam słowo nie, więc jak mówimy sobie nie myśl o zmęczeniu, to automatycznie ta myśl się w naszej głowie pojawia o tym zmęczeniu. Co jest też ważne, żeby te hasła i myśli były dla nas wiarygodne, żebyśmy my sami w nie uwierzyli i żeby koncentrowały się na tu i teraz i na naszych umiejętnościach, które mamy pod kontrolą. Mieliśmy przy wcześniejszym panelu takie stwierdzenie, mamy maratońskie szachy, tak? I bardzo często mamy ten problem z tym zapaleniem się na samym początku. Te emocje jednak biorą przed nami górę i wszystkie te plany, które mieliśmy, one nagle spalają na panewce i jednak ciągnie coś innego. Jak można się przed tym ustrzec? W szczególności na przykład, czy są jakieś techniki przed startem, które możemy zastosować do tego, żeby one nam ułatwiły to nie popadanie w to emocje, tylko tą zimną kalkulację i tą egzekucję tego planu? Myślę, że tutaj też mowa wewnętrzna ma duże znaczenie. To, co pojawia się w naszej głowie. Też komunikaty instruktażowe i motywujące mają za zadanie wpłynąć jakoś na nasze pobudzenie przed startem. Więc też to jest bardzo indywidualna kwestia, czy ja przed startem jestem pobudzona i jak będzie ten sygnał do startu, to mogę przyspieszyć za bardzo. To wtedy warto zadbać o to, żeby w jakiś sposób przed tym startem się wyciszyć, czyli trochę uspokoić to swoje pobudzenie. Być może tutaj sesja jakaś oddechowa na uboczu, nie rozmawianie już ze znajomymi, nie nakręcanie się w tych emocjach, tylko spokojnie skupienie się na swoim celu, pooddychanie, pomoże nam to pobudzenie trochę zmniejszyć. Jeśli jestem osobą, która potrzebuje bardziej się pobudzić przed tym startem, żeby właśnie wejść w ten rytm biegowy, to działamy odwrotnie, czyli rozmawiamy na przykład z innymi, ze znajomymi, słuchamy jakiejś pobudzającej muzyki, ale jeśli już jest sygnał do startu, to ważne, żeby w głowie przywoływać sobie te myśli, jaki jest mój cel. Jaką ja mam taktykę na ten bieg? Jakim tempem mam zacząć? Czy biegnę tym tempem, który sobie zakładałem? Bo łatwo jest przyspieszyć i sobie pomyśleć, okej, dobrze się czuję na pierwszych 5 kilometrach, no to może przyspieszę? Nie. Jaki był mój cel? Więc warto, żeby tutaj trzymać się swojej taktyki i w głowie
trzymać się swojego założenia, które wcześniej sobie przygotowaliśmy. Powiedz mi jedną rzecz. Według ciebie ile procent sukcesu to przygotowanie fizyczne, a ile procent sukcesu to przygotowanie mentalne? Ja bym tutaj w ogóle rozdzieliła trochę jako cztery nogi stołu. Jedną nogą jest ta technika, drugą motoryka, trzecią taktyka, a czwartą trening mentalny. Więc myślę, że tutaj nie da się przebiec tylko głową, jeśli nie jesteśmy przygotowani fizycznie, ale jest wielu zawodników, którzy są świetnie przygotowani fizycznie, ale mówi się o nich, że są to mistrzowie treningu, że na treningu idzie super, a na zawodach jednak głowa zawodzi. Więc myślę, że trzeba tutaj zadbać o jeden i o drugi aspekt, żeby zmaksymalizować ten nasz wynik. Czy jest jeszcze jakaś jedna złota rada, którą mogłabyś dać osobom, które mają tak zwaną ścianę? Czyli ten kryzys, który zwykle następuje w okolicy tego już praktycznie sukcesu, czyli w granicach około 39-40 kilometra. To tutaj znowu odwołam się do tej naszej mowy wewnętrznej i warto, żeby sobie w tym momencie uświadomić, jak jest mi ciężko, co pojawia się w mojej głowie, jaka myśl. Czy za tą myślą, jeśli już pojawia się na przykład, dobra, mam ścianę, już nie dam rady, nie wiem, czy dobiegnę do tej mety, jeszcze te 12 kilometrów, czy czasem nie napędzam się w tych swoich myślach, czy czasem jedna negatywna, niewspierająca myśl nie ciągnie drugiej. Ważne, żeby wtedy sobie zrobić takie stop i przywołać, co mnie teraz wesprze. Czy warto może wspomóc się żelem, czy warto napić się wody, czy warto przywołać sobie komunikaty motywujące, bo do 30 kilometra możemy sobie tak mówić w głowie, tyle już przebiegłem, już została końcówka. Ja biegam też biegi ultra w górach i lubię sobie trasy dzielić na etapy, więc lubię doceniać to, jak dużo mam już za sobą, a nie myśleć, ile zostało mi jeszcze do mety, bo trochę oszukujemy wtedy swoją głowę i ona inaczej się nastawia na ten bieg. Więc gdy doświadczymy ściany, bo ja też jutro będę na tej trasie maratonu, to warto sobie myśleć, już 30 za mną, już tak mało zostało i sprawdźmy, jak zachować nasze ciało. Dziękujemy Ci bardzo, Moniko, za te bardzo cenne rady związane przede wszystkim z tym, jak nasza głowa pracuje i z tym, żebyśmy uzyskali nasz sukces taki, jaki chcemy, przede wszystkim w głowie, a nie do końca czasami w nogach. Dziękuję i życzę Wam powodzenia.